Już w piątek 19 lipca drużyna koszykarzy AZS PWSZ Wałbrzych wyjedzie do Chorwacji, gdzie weźmie udział w akademickich mistrzostwach Europy. W ubiegłych latach reprezentacje Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej zajmowały wysokie miejsca w czołowej ósemce. Trenerzy drużyny spodziewają się podobnych wyników i w tym roku. Optymistycznie patrzę, chociaż pierwszy raz będę miał okazję być na tak dużej imprezie koszykarskiej, ale optymistycznie patrzę na to, co się tam może wydarzyć. Skromnie chciałbym na pewno, abyśmy znaleźli się w pierwszej ósemce tej imprezy, tak jakby pierwszym krokiem tego było. A jeżeli tutaj wyjdziemy z grupy, czyli znajdziemy się w tej ósemce, to wszystko może się wydarzyć. Patrząc nawet na to, że Politechnika Poznańska, która właśnie wtedy w 2012 roku zajęła trzecie miejsce, my sobie w tym roku z nimi po bardzo dobrym meczu koszkarskim poradziliśmy. Myślę, że możemy stanowić zagrożenie dla wszystkich na tych mistrzostwach. Budowa doświadczonej reprezentacji trwała 3 lata. Ostatecznie na mistrzostwa wyjedzie 10 zawodników, którzy wykazali się dużym doświadczeniem w rozgrywkach ligowych w kraju. Myśmy się do tych mistrzostw przygotowywali już od 2-3 lat, starając się stworzyć taki zespół, którym będą zawodnicy doświadczeni, perspektywiczni i tacy, na których można polegać, jeśli chodzi o ich mentalność, o ich psychikę. I to wszystko się nam sprawdziło na ostatnich finałach i półfinałach w Poznaniu i w Katowicach, gdzie stanowiliśmy bardzo wyrównaną, a jednocześnie bardzo żywą i po prostu ekipę sportową, która wiedziała, po co przyjechała na takie zawody. I w kontekście tych dwóch ostatnich startów, notabene 16 meczów rozegrane w sezonie ostatnim, przegrany tylko jeden w miejscu o finał z uczelnią z Warszawy, z Koźmińskim. Pozostałe 15 meczów dość wyraźnie wygranych. I kiedy nadarzyła się możliwość skorzystania z wyjazdu czy z startu i reprezentowania uczelni, pan kanclerz spytał się, czy jesteśmy w stanie, potwierdziłem, że tak. I w tym momencie droga stała się otwarta. Kapitan drużyny Jarosław Wilusz zapewnia, że dadzą z siebie wszystko, aby dostać się do najlepszej siódemki. Jako debiutant w imprezie, tej jaką jest Mistrzostwa Europy akademickie, no, dołożymy wszelkich starań, żeby przywieźć więcej niż siódme miejsce. Więcej niż siódme miejsce. Trener tu mówi o ósmym. Ale patrząc na naszą kadrę, która jest bardzo mocna i mocno doświadczona o rozgrywki ligowe w naszym kraju, myślę, że taki plan, jakim jest siódme miejsce, jest dobrym planem i jesteśmy w stanie go zrealizować. Pierwsze mecze rozegrają zależnie od losowania 22 lub 23 lipca. Finał rozegrany zostanie pod koniec miesiąca. Drużyna będzie mogła liczyć na doping ze strony studentów PWSZ, którzy w tym czasie będą w Chorwacji odbywać praktyki zawodowe. Jest to na takim poziomie, że 10.